Ej, panie! Ja tu kręcę wypadeczek! Parcie na szkło z kaskiem, nikt cię nie rozpozna. Tam chyba też są jacyś vlogerzy w tych pomarańczowych, bo robią sobie zdjęcia. Jeszcze sprawdzę te dokumenty na pewno. No wczoraj nie jeszcze miałam. Może siedziałam w ogóle w tym gabinecie nie miał lat, a on wiesz, po, in, for, mo, wa, na, o, zdrowym stylu życia. Zaraz panią poinformuję. Nie poinformował mnie. Chciał mi powiedzieć znowu 5 zasad, ale już powiedziałam, że je znam. Cześć! Jedziemy na działkę. Jedziemy na działkę, ponieważ inkasent do mnie zadzwonił i powiedział, że muszę załatwić z nim parę spraw. Gdzie my tam zaparkowaliśmy? Tam. A więc musieliśmy się wybrać dzisiaj na działkę. Dorota była u lekarza i jest bardzo zadowolona. Proszę spojrzeć na jej twarz. Taka szczęśliwa jest. Co ci lekarz powiedział? Że wszystko w porządku. I poinformował. Jestem książkowa. Książka, wielka jak encyklopedia. Pełna wiedzy. Parujesz. Odpadło nam kawałek podwozia. A to jest system mocujący osłonę silnika. To może tak latać tu? No chyba może tak latać. System mocujący, który jest przyczepiony do osłony silnika tam na samym dole. I zobaczymy, czy to będzie działać. Pojedziemy i się wszystko okaże. No niestety tujka zmarniała. Albo zmieniła kolor po prostu. Dorota podchodzi empatycznie do każdego żyjącego, do każdej żyjącej istoty chciałem powiedzieć, ale nie wiem, czy roślina jest istotą. Nie jest istotą. Takiej mineralnej wlałam, to już żyje. No, tej gazowanej może trzeba wlać. Boże, nareszcie. Dojechaliśmy do rodziców Doroty, od których to bierzemy samochód i wyruszamy dalej. Tym razem po lodówkę do chwili. Jesteśmy tak zmęczeni jazdą samochodem, mimo że przejechaliśmy ile? Ze 150 km po. Później nie chcę jeździć. Dajesz! Uwaga na ludzi! Może na ludzi, naprawdę! Jezu, ten dźwięk jest masakryczny. Daliśmy radę, a tam było naprawdę... pionowo! Jedziemy właśnie z Sebastianem i z Rudą Martą, aby zakupić lodówkę. Miała z nami jeszcze jechać Ruda Madzia i mieliśmy ją sprzedać za tą lodówkę, ale zadzwoniliśmy, wysłaliśmy zdjęcia i się nie nadawała. Wolą portrety polskich władców. Nie można. I będzie wszystko na filmie tak! Chcesz coś to skomentować? Nie widziałem. To było późne żółte. Nie zauważyłem po prostu, no. Co poradzisz? Jakbym się zatrzymał, to bym spowodował niebezpieczeństwo na drodze. A z tego co wiem, nie można tego robić. Musiałem przejechać. Szybki szaberek na jabłka. Tutaj mamy całe pola jabłek. Całe sady właściwie. Ale teraz jesteśmy trochę jak z takiego hip-hopowego teledysku. Musisz tak ruszać i... No, to jest to. Tylko zamiast Lamborghini albo innych ładnych samochodów, ten jest bardzo piękny. Mamy Volkswagena Transportera. Ja jabłek. Nie, bo nie lubię. Poczucie. A ufasz. Ufasz na słodkie.
Zapomniałem wspomnieć, że mamy lodówkę. Kupiliśmy ją już. To tak w ramach przypomnienia dla Dorotki, jakby zapomniała powiedzieć to do kamery. A to jest w sprawie lodówki, którą przywieźliśmy razem z Sepkiem. Kupiliśmy ją i załadowaliśmy do środka. W ogóle wszystko. Nie mogłem tego nagrać, gdyż było za mało czasu, a za dużo roboty. Musicie mi uwierzyć, że nowa lodówka stoi. O, tutaj. Leży się słowo wyjaśnienia. Mamy godzinę za 22. Skończyliśmy pracę o pierwszej. O pierwszej skończyliśmy pracę. Jutro o godzinie 10 idziemy do naszego doradcy kredytowego, któremu obiecaliśmy, że przyniesiemy wszystkie dokumenty jemu potrzebne już do składania wniosków. I my tych dokumentów zupełnie nie mieliśmy. Więc dzisiaj szybko szukaliśmy dokumentów w internecie, wszelkie wydruki z banków i takie rzeczy. Trzeba było to gdzieś wydrukować i niestety o godzinie pierwszej w nocy jeździłem po Warszawie i szukałem takiego miejsca. Znalazłem i drukowałem. Jestem teraz tak mega zmęczony, a jeszcze wiem, że muszę przejrzeć te papiery wszystkie, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest i czy trzeba będzie jutro z samego rana drukować kolejne. Strasznie dużo rzeczy. Kredyt, mieszkanie, Boże, już nawet nie myślę. Kredyt, idę do domu spać.